Życie się wydarza. Życie się wydarza w tej właśnie chwili. Natomiast można odpowiedzieć na cztery różne sposoby na pytanie, komu się ono wydarza, komu się przytrafia. I w zależności, jakiej odpowiedzi udzielisz, można od razu stwierdzić, na jakim poziomie świadomości aktualnie się znajdujesz. Można również stwierdzić na podstawie odpowiedzi, czy żyjesz w strachu, czy może żyjesz na poziomie odwagi, czy może żyjesz na poziomie akceptacji, a może jest to poziom niewysłowionej błogości, radości, miłości i spokoju? Pierwszy poziom bardzo smutny poziom poziom, na którym oczywiście sam byłem i w którym sam tkwiłem, więc wiem o nim z autopsji. Jest to poziom, w którym ludzie najczęściej odpowiadają na to pytanie, że życie przydarza się im. I jest tutaj radykalne oddzielenie. To znaczy, ja, Tomek Rzymski, jestem tą małą jednostką, która nie ma wpływu na cokolwiek w życiu, natomiast cały świat jest bardzo wrogim i niebezpiecznym miejscem, gdzie zewsząd czyhają na mnie zagrożenia. Jest to poziom strachu, jest to poziom. Bezradności, jest to poziom apatii, jest to poziom lęku. Jest to również poziom manipulacji. To jest najczęściej poziom ludzi, którzy wierzą we wszystko, co słyszą w telewizji, w mediach, w gazetach, w radiu, gdzie są same negatywne informacje, gdzie jest non-stop przelewana na nas propaganda strachu. I wtedy mamy takie wrażenie, że. Świat jest okrutnym, niebezpiecznym miejscem, i w każdej chwili coś złego może nam się przytrafić, i nie mamy na to wpływu, nie możemy w żaden sposób tego zmienić. Jesteśmy tylko mali i bezbronni, nie wiemy co z tym zrobić. Jest to przerażający poziom. Ale dobra nowina jest taka, że możemy w każdej chwili tą perspektywę zmienić. Możemy perspektywą dowolnie się bawić, i to od nas zależy, jak postrzegamy to, co widzimy. Kiedy to zrozumiemy, możemy wyjść poziom wyżej, na poziom odwagi. Jest to radykalna zmiana, bo nagle zdajemy sobie sprawę, że to my jesteśmy za sterami naszego życia, że to my możemy kreować rzeczywistość, w której się znajdujemy, że to od naszej pracy, zaangażowania, silnej woli, motywacji zależy, na jakim poziomie żyjemy. I tutaj najczęściej zaczyna się tak zwany wyścig szczurów, pogoń. Jest to również poziom ludzi sukcesu, którzy osiągają niesamowite rezultaty w swoich dziedzinach. Są to z reguły bardzo dobrzy pracownicy, czy też osoby, które założyły swój biznes, osiągnęły sukces, bo wiedzą, że są w stanie, mają możliwości. Jeżeli się do czegoś przyłożą, to jest ta sprawczość w nich. Wiedzą, że to od nich zależy. Czy coś osiągną, czy też nie. Wykazują się chęcią, wykazują się motywacją, żeby coś zmienić. A jeżeli przytrafiają się problemy, to wiedzą, że to od nich zależy, jak na te problemy reagują i szukają rozwiązań, i wiedzą, że mogą je znaleźć. Więc jest to już poziom wygodny do, do życia, natomiast jest to poziom, który nie jest pozbawiony wad. Wad, które również bardzo brutalnie przeżyłem. Ponieważ na tym poziomie mamy wrażenie, że cały świat spoczywa na naszych barkach, że to my wpływamy na naszą rzeczywistość, my ją kreujemy, więc jesteśmy za nią w 100% odpowiedzialni. Cała kontrola jest na nas, jest presja. I nie możemy tej presji się pozbyć, bo przecież, jeżeli odpuścimy, to cały świat się zawali. Dlatego pracowałem na okrągło, po 12-14 godzin dziennie, cały czas dążąc, chcąc cały czas więcej, powiedziałem, że to ode mnie zależy, co sobie wykreuję, co stworzę, jakie dobra materialne będę miał. I w tej nieustającej pogoni nie potrafiłem się zatrzymać. Jest to pod koniec bardzo wyniszczające. Często prowadzi do stresu, nieustającego napięcia, bezsenności, apatii, depresji. Więc koniec końców ten poziom również może być bardzo destrukcyjny. Jeżeli mamy wrażenie, że gdzieś w przyszłości jest spełnienie, to bardzo brutalnie się mylimy. Bo spełnienie można uzyskać tylko w chwili obecnej, tylko tu i teraz. To jest iluzja, że po osiągnięciu czegoś znajdziemy tam radość, spełnienie, miłość, spokój, szczęście. Po momencie, kiedy osiągamy swoje cele. Momentalnie nasz umysł szuka czegoś jeszcze. Nie jest zadowolony z tego, co jest, tylko znowu przesuwa tą marchewkę dalej i znowu musimy gonić, i znowu z tym nieustającym poczuciem kontroli, że to my musimy coś sprawić. Jest to bardzo trudne. I wtedy pojawia się poziom numer 3 czyli życie wydarza się przeze mnie. Jest to poziom medytacji. W momencie, kiedy idziesz drogą, daj sobie czas, żeby przejść, dajmy na to 100 metrów w pełnym stanie medytacyjnym, będąc w 100% tu i teraz. I zadaj sobie pytanie: kto stawia kroki? Kto to kontroluje? Czy ty? Kontrolujesz każde ułożenie swojego kolana, każde ułożenie swojej stopy? Czy ty kontrolujesz każdy ruch swoją dłonią? Czy ty kontrolujesz każdy swój oddech, który bierzesz? Czy ty kontrolujesz każde uderzenie swojego serca? Czy ty kontrolujesz to, że twój układ trawienny właśnie przetrawił śniadanie, przez co masz siły na to, żeby iść? Kto to robi? Jest to stan medytacyjny. Bo w momencie, kiedy na przykład uprawiamy jakiś sport, dajmy na to maratończycy, oni biegną, ale tam nie ma nikogo, kto by biegł. To życie przepływa przez ich ciało. Tam nie ma nikogo, kto by kontrolował to, jak szybko biegną, jak ustawiają stopy. Jeżeli tam nie ma myśli, to nie ma kontrolera, znika. To dzieje się samo. Jest to również poziom artystów, malarzy, muzyków którzy komponują swoje piosenki czy też malują obrazy zupełnie o tym nie myśląc. Ruch pędzlem, kredką czy czymkolwiek malują odbywa się sam, samoistnie. To przepływa przez nich. Czasami jest to określano jako stan flow. I taki stan również możemy mieć w życiu na co dzień. Teraz jak nagrywam ten materiał, to nie ma tutaj nikogo, kto by wypowiadał te słowa. One przelatują same. Ja o tym w żaden sposób nie myślę. Jeżeli pojawia się myśl, to właśnie zaczynam się wahać. Czy to, co mówię, ma sens? Ale w momencie, kiedy odpuszczam kontrolera tych myśli, to to wypływa samo, samo istnieje. Życie przepływa przeze mnie, przez moje ciało. Jest to stan flow. I jest to piękny stan, bo wreszcie możemy sobie odpuścić. Bo wiemy, że już nie liczy się cel, nie liczy się sukces. Nie liczy się, czy ten filmik będzie miał dobry odbiór, czy też nie. Robię to z czystej radości nagrywania, tego, że mogę się tym podzielić, że to przepływa przeze mnie, że mogę się uzewnętrznić. I tak możemy działać w momencie, kiedy naprawdę robimy coś z autentyczną pasją i chęcią. Kiedy przestajemy myśleć o tym, co robimy, tylko to samo się wydarza. Więc nie ma już napięcia, znika. Nie ma już stresu, znika. Jest to piękny stan i wtedy naprawdę możemy oddać się, oddać się w pełni, bo to życie przepływa przez nas. Ale jest to jeszcze stan niepełny, jeszcze jest poziom wyżej. Jest to stan, który osiągam sporadycznie podczas bardzo głębokiej medytacji, stan, w którym totalnie rozpuszcza się ja. Zobaczcie, teraz widzicie pewną postać. Widzicie na przykład tą koszulkę, ale gdyby tło za mną było w idealnie takim samym kolorze jak ta koszulka, to czy nadal moglibyście ją zobaczyć? No nie, bo zlewałaby się z tłem. Więc to tło i to, co tutaj widzicie, stanowi jedność, jeden obraz. I jest to poziom. W którym na pytanie, komu wydarza się życie, nic nie powiemy. Bo życie po prostu jest. Życie jest. Albo wystarczy jest. Jest to poziom niewysłowionej akceptacji, niewysłowionej błogości, niewysłowionego spokoju, niewysłowionej miłości do wszystkiego, co jest. Bo wówczas wszystko, co nam się przytrafia, po prostu jest. Życie stanowi jedność. I nie ma tutaj żadnej odrębności. Bardzo ciężko jest to opisać słowami, mi to również przytrafia się sporadycznie, ale wiem, że taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Nie ma nikogo oddzielnego od życia. Wszyscy stanowimy jedność, wszyscy stanowimy całość. Życie po prostu jest. Nie jest dobre ani złe. Ten arbitralny podział w naszej głowie po prostu znika, ulega anihilacji. Jest to radykalne przewrócenie światopoglądu, który dominuje w kulturze zachodniej: że to ja jestem tutaj i to ja robię pewne rzeczy i to ja wpływam tak i tak. Przez to właśnie mamy dużo napięcia, dużo stresu, dużo niepokoju, bo to ja jestem tym sprawcą. Ale życie dzieje się samo, czy tego chcemy, czy też nie, bez naszego udziału. I wtedy wszystko dzieje się samoistnie, bez wysiłku, znajdujemy idealne okazje, nawet jeżeli coś nam nie pójdzie, to i tak wiemy, że życie po prostu ma lepszy plan. Co ma zostać, to zostaje. Jeżeli coś nie jest nam pisane, to, to tego nie osiągniemy, ale wiemy tak czy siak, że bez tego będziemy równie szczęśliwi jak teraz, bo wystarczy nam samo bycie. Samo bycie jest kluczem. Napisz w komentarzu, na jakim poziomie świadomości Ty uważasz, że jesteś. To nie jest tak, że ja nie ląduję na poziomie świadomości 1, 2, 3, czasami 4. Przytrafiają się każde poziomy świadomości. Jest to absolutnie normalne pytanie, który jest ten dominujący i który uznaję za prawdziwy. To by było na tyle. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.